kolejnym filmiku. Niestety, jak coś nawyrabiałam, usunęłam, że filmik z obawy zapachu nomenklatur. Niestety, nie będę mogła wstawić tak normalnie. Dodałam go na Instagramie, dodałam go na YouTubie i usunęłam z pamięci telefon, więc może jako rejestrator, tak zwany ekran. Jako po prostu odtworzenie na Instagramie, taką formę filmu dodam, nie wiem, zobaczę, albo po prostu jako link. Opowiadam o nomenklaturze dla miłośników róż, Manusza Allegra, dla miłośników Mamdy Sagano, Elaka. Właśnie generalnie zielono, żółto, czasami z masłem rabarbarowym, zapach generalnie hesperydowy. Jeżeli chodzi o dzisiejsze zapachy dnia, ja ponownie wracam do zapachu tego iris z Rosha, jak dobrze wymawiam. I niezmiennie jestem utwierdzona w przekonaniu, tam w ogóle zaczęłam. Myślałam, że w ogóle to mam wielkie przeboje z tym zapachem, bo było omówienie. Nie wiem, co się stało, że ja usunęłam, zanim przysłałam. Później chciałam nagrać to... Skończy się, nie wiem, czy czas nagrywać, czy nie, nie wiem, w każdym razie go zapowiedź. I teraz powiem tak. Przy tylu już testach podtrzymuję, że jest to przepiękny, taki bym powiedziała, gładkocielesny zapach. Z taką właśnie taką cielesnością, jednocześnie z takim sporym kontrastem. Takiego ciepłego tła, takiego właśnie trochę cielesno, trochę czekoladowego. To jest taka czekolada odświeżona, nie gourmand, taka właśnie nie rozbielona, ale taka właśnie z całą resztą gładko podana na ciele. Jest to odświeżone bergamotką, jest takie właśnie skontrastowanie czegoś świeżego z czymś takim bardziej ciepłym, otulającym, miękkim, cielesnym. Tutaj za sprawą wskazanej czekolady w nutach ta świeżość bergamotka generalnie też tak kwiatować i rysować, ale przede wszystkim to jest taki zapach, który tak pięknie zgrywa się ze skórą. Ma szansę zgrać się. Tak, widzę nawet szansę, nie tylko, że u mnie się zgrała, ja widzę po prostu szansę. Tworzy taką miękką otoczkę. Jest generalnie takim zapachem kobiecym, eleganckim, ale to, co muszę powiedzieć, budzi skojarzenia z Jill Thunder Sensations. Nie wiem, którą wersję, ponieważ nie którą wersję miałam, bo są od toalety i od parfum. Mówię szybko, bo chcę zdążyć. Natomiast, co chciałam powiedzieć, generalnie, a znowu generalnie, tam też jest taka kontrasteczka, tam jest taka bardziej cielesna, intymna, taka bardziej waniliowa mgiełka i właśnie skontrastowanie czymś takim bardziej aromatycznym. Tam też jakby w obu przypadkach jest taki kontrast, jest taka właśnie cielesność i coś takiego świeżego, kontrastującego. Chociaż zupełnie inne składników, zupełnie inne wrażenie, ale jakby taki jakby zamysł, taka w zasadzie aura, ułożenie jest dosyć zbliżone. Jeszcze momencik. Teraz tak naprawdę jak wąchałam coś takiego, łacina aura pogodowa. Coś takiego świeżego, trochę kosmetycznego, trochę miękkiego, jakby taka trochę świeża kosmetyczność, ale taka, no nie jakaś ostra, nie jakaś taka pospolita, to jest takie wszystko bardzo gładkie, eleganckie. Przede wszystkim ten zapach zyskuje na skórze, przede wszystkim też ta czekolada z nut, ona jest jakoś taka, to nie jest taki typowy czekoladowy akord, to nie jest taka typowa czekoladowa aura, nie, to nie jest jakiś gourmand czekoladowy, to nie, jest nawet, nie chodzi nawet czy słodka, czy nie słodka czekolada, jakby ona jest takim niuansem na tle tej miękkości. Ta miękkość jest taka czekoladowa, ale taka jakby jakaś taka miękkość kaszmirowa była lekko zabarwiona czekoladą. Ja niestety mogę trochę mrużyć oczy, bo